Jednym z trików i w sumie bardzo przydatnych rzeczy w hard enduro jest pivot. Pivot, czyli obrót na tylnym kole w bardzo ciasnych miejscach, bo czasami zdarzało się tak, że braliśmy ten motor, jak było więcej miejsca, braliśmy ten motor i robiliśmy po prostu obrót, że motor się nam ślizgał. A gdy jest, który nie ma takiej możliwości, typu jest z prawej strony ściana, z lewej strony ściana, czyli jesteśmy w wąwozie i musimy zrobić właśnie taki nawrót, w miarę szybki. Robimy to bardzo technicznie, nie wykorzystujemy do tego siły, tylko pomagamy sobie sprzęgłem, gazem i wtedy tak, ciało przechodzi nam do tyłu, jedna noga znajduje się nam na ziemi, druga jest na podnóżku. W momencie, gdy trzymamy tą stabilną pozycję, przenosimy ciężar ciała do tyłu, strzelamy delikatnie ze sprzęgła, motor nam wychodzi na tylnie koło. Motor, gdy jest w pionie, jest wtedy najlżejszy. Wtedy tam możemy sobie manewrować bez wysiłku w lewo czy w prawo. Gdy utrzymujemy już tą sylwetkę, to ja zawsze powtarzam, że chwytamy jakby pudełko, dostajemy od kuriera, chwytamy go obu rącz i przenosimy na przykład w lewo. Czyli teraz jak trzymamy kierownicę, to jest właśnie tak jak z tym pudełkiem, przenosimy w lewo. Pamiętajmy, jeśli lewa noga jest na ziemi, to jest żaden problem, bo prawą nogą trzymamy sobie tylny hamulec, więc w razie czego, jak nas szarpnie do tyłu, pociągnie, ciskamy szybko sprzęgło, naciskamy tylny hamulec, motocykl nam opada, jesteśmy bezpieczni. Problem polega na drugiej nodze, czyli jak prawa noga jest na podłożu, lewa jest na podnóżkach, czyli nie mamy wtedy możliwości naciśnięcia tylniego hamulca. W momencie, gdy nam motor ucieknie, musimy szybko reagować, czyli naciskamy sprzęgło i momentalnie przechodzimy głową razem z ciałem do przodu, wtedy nam opada. Pamiętajcie, to nie jest łatwa sprawa. Musimy mieć bardzo dobrze opanowane sprzęgło. Na waszym miejscu spróbowałbym to jednak na terenie w miarę płaskim. Mogą się przydarzyć jakieś tam wypadki, więc zacząłbym to na płaskim, dużym obszarze. Początek, dźwiganie motoru w ogóle do góry, opadanie, dźwiganie, opadanie. Gdy już to opanujemy, przechodzimy trochę wyżej, czyli staramy się kłaść jak najwyżej ten motocykl. Pamiętajmy, jeśli motocykl jest za nisko, opada nam w dół, ten motorek nam się zaczyna trochę przesuwać do przodu, delikatnie rozpędzać, on jest wtedy ciężki. Jeśli idzie nam za bardzo do tyłu, pamiętajcie, motor nam wtedy odjeżdża i możemy się wywrócić. Nie przejmujcie się, robimy do końca, walczymy, nie poddajemy się.